Siemaneczko, z tej strony Patty. W dzisiejszym odcinku będziemy robić Kids Makeup Challenge kosmetykami z Rossmana. Ale oczywiście zanim zaczniemy, to jeżeli jesteś tu nowy, nowa, to idealny moment, żeby kliknąć ikonkę suba oraz dzwoneczka, być na bieżąco z każdym odcinkiem i nie przegapić żadnej premiery. No to lecimy z makijażem! Do przetestowania mamy przeogromny zestaw kosmetyków i nie do końca bym powiedziała, że są to kosmetyki dla dzieci, a bardziej dla nastolatek. Taki wiecie, pierwszy zestaw kosmetyczny. Mega podoba mi się cała koncepcja tego zestawu, ponieważ jest to w formie morskiej, ale taka syrenka. Mamy tutaj pędzelek w kształcie ogona syrenki i jest to takie ombre przejście z różowego na morski kolor. Jest tu muszelka, która najprawdopodobniej jest pilniczkiem. Jest tutaj bodajże błyszczyk i ozdobiony jest łuskami syreny. Tutaj mamy lakier do paznokci w kształcie rozgwiazdy, farbkę do zrobienia pasemka i na niej mamy muszelkę. Dodatkowo mamy naklejki oraz tatuaże w kształcie morskich zwierzątek. I najważniejsze, czyli nasza paletka, której cienie są w kształcie muszelek. Nie no, świetny zestaw i jest to taki zestaw festiwalowy, idealnie na lato. I powiem wam, że jest to najdroższy zestaw Kids Makeup Challenge, jaki do tej pory przetestuję, ponieważ kosztował aż 130 zł. Zobaczymy, czy zestaw warty swojej ceny. Więc przechodzimy do testowania. No to otwieramy. Okej, i tutaj mamy otwarcie. W zasadzie jest po dwóch stronach. Na odwrocie oczywiście mamy pokazane zdjęcia wszystkich produktów. Dobra. I mamy całą paletę produktów. No super, ale coś mi tutaj nie gra. Paletka mi nie gra. Na zdjęciu mamy zupełnie inną paletkę. No zdecydowanie inną, spójrzcie. Mamy nawet brokaty. W środkowej linii mamy brokatowe, błyszczące cienie. No a u nas są tylko i wyłącznie maty. No, chociaż nie, jest delikatny brokat, ale no co... No to nie jest to. To nie jest to, co na obrazku. Tutaj mamy wyraźne, mocne kolory na samym dole, w ostatniej linii. No a tutaj te... No nie, troszeczkę to zdjęcie, troszeczkę, zdecydowanie bardzo to zdjęcie jest przerysowane. Paletka również nie była cała pokazana w opakowaniu, była część zakryta, więc nawet nie mogłam zauważyć, że cienie zdecydowanie różnią się od tych na opakowaniu, bo ta linia najbardziej się wyróżnia. Spójrzcie, nawet róż. To, a to. Zresztą zobaczcie z bliska. No to mamy pierwszy minusik, nie jest to coś, co zostało zaprezentowane na opakowaniu, a ja bardzo nie lubię takich maków, ponieważ jest to pewnego rodzaju oszustwo. Nawet jeżeli ktoś mi będzie mówił, że to jest kwestia grafików i natężenia światła na grafice, to nadal ja tego nie kupuję, ponieważ powinni to zrobić w taki sposób, by najbardziej odzwierciedlić paletkę. Nawet jeżeli ona jest blada, no to powinni pokazać po prostu takie blade zdjęcie na opakowaniu, a nie to wszystko podkoloryzować. No dobra, w takim razie wyciągamy rzeczy. Dobra, mamy paletkę. Czy ona się jakoś zamyka? No bo wiecie, jakoś trzeba z tych kosmetyków korzystać i je zabezpieczyć przez czas nieużytkowania ich. Obawiam się, że to będzie nasza pokrywka. Niestety. Podoba mi się, że paletka jest w formie okładki na książkę. No, spójrzcie. Fajna, cieniutka, tylko brakuje przykrycia. I tutaj mamy łuski syrenki. Dobra, więc zabieramy się za robienie makijażu. I oczywiście w tym celu również wykorzystamy pędzelek. Bardzo ładny. Mega, bardzo mi się podoba. Metaliczne kolory przejścia. Super. Jeżeli chodzi o włos, no to jest w porządku. Czuć delikatnie plastik, ale jest mięciutki w tym. Więc okej, jest w porządku. No i spójrzcie z bliska. Dobra, zabieramy się za robienie makijażu. Oprócz tego pędzelka mamy również taki malutki do cieni oraz taki większy do różu. No ten róż to jest mega blady, więc no... Więc nie wiem, ile nam się działa, ale okej. Ja wykorzystam ten pędzelek, może mi się uda. Jest dosyć taki duży, no ale spróbujemy. Dobra, i zaczniemy od tego koloru. Okej, bardziej jak taka baza działa, ten cień. Niby on jest środkowy, czyli w tej linii błyszczącej, no ale drobinek brokatu, to jak kot napłakał. O,
Okej. Okay. Myślę, że dołożymy coś z tych morskich, niebiesko-zielonych cieni, ale do tego już wezmę ten pędzelek. Okej, okay, odkleiłam go i zaczęła nam się rozklejać cała paletka. Spójrzcie. No, słabiutko, słabiutko. Szczególnie, że ten zestaw kosztował aż 130 zł. No to paletka nie powinna być zrobiona na takim poziomie. Okej, okay, lecimy dalej. I teraz użyję tego cienia morskiego. I nałożę go od zewnętrznej części oka. No okej, okej. Pigment tego koloru jest w porządku. I delikatnie na dolną linię oka. Okej, okay, turkusowy cień mamy nałożony i jeszcze od środka, może nawet na środek tak powieki, nałożę ten pomarańczowy, który swoją drogą na opakowaniu jest różowy. No ale okej, okay, pomińmy już ten fakt. No tak, no coś widać, że jest. No ale tak średnio. Dobra, ten cień trzeba zdecydowanie bardziej przycisnąć, żeby go wyciągnąć, chcę się wyciągnąć. No trzeba go więcej zaaplikować, żeby rzeczywiście coś było widać na oczach. Okej, okay, myślę, że bardzo fajny makijaż nam wyszedł. Fajne ścieniowanie, kolorystyka morska jest zachowana. Teraz przejdziemy do blendowania. I ten pędzelek się idealnie do tego sprawdzi. Czyli delikatnie sobie rozetrzemy tutaj. Przy krawędziach. Okej, okay, gitara. I teraz wykorzystamy róż. No, ten blady róż, bardzo blady. I mamy do tego ten pędzelek. Taki ma. Dobra, dużo się tego nabiera. I róż zrobimy tutaj. Mam też rozświetlacz, więc to może trochę kolidować. Średnio koliduje, bo średnio w ogóle daje kolor różowy. W zasadzie żaden różowy. No nie, przepraszam, ale róż to jest naprawdę tandeta. To nawet różowe nie jest. Bardziej to jest jako puder. No ale nie, jeszcze się upewnię na odwrocie. Bo może faktycznie to jest puder. Ale tutaj mamy błyszczyk. Nie, jest to róż. No, tutaj to jest róż. Ale nie tutaj. Tutaj to mamy puder, więc no nie. Okej, okay, przechodzimy dalej. I sprawdźmy, czym są kolejne produkty. Ja stawiam, że jest to pilniczek. I tak, jest to pilniczek. Spójrzcie. Okej, okay, odkładamy na miejsce, bo to się nam dzisiaj nie przyda. Następnie mamy lakier do paznokci i jest on w kształcie gwiazdy. A go możemy przetestować na papierze. Okej, okay, powiem wam, że pachnie jak guma, jak taki plastik. I to się dobrze składa, bo może jest to taki w formie żelków, że wiecie, aplikuje się ten lakier na paznokcie, a po pewnym czasie możemy ściągnąć tą gumę i jest to mniej inwazyjne dla płytki paznokcia. Dobra, ale sprawdźmy, upewnijmy się. Jeju, bardzo ładny fiolet. Mój ulubiony kolor i mega intensywny, mega. Spójrzcie. I tak, dokładnie ten lakier jest w formie żelka na paznokieć, że dosłownie po minucie można ściągnąć warstwę żelu z paznokcia i mamy ten paznokieć zabarwiony na fioletowo. Ale jest to taki kolor, jakbyśmy markerem polecieli. Tutaj sobie na palce zaaplikowałam ten lakier, żeby wam pokazać mniej więcej kolor, jak to wygląda. I konsystencja jest takiego żelka na palcu. I jak ściągniemy tego żelka, to zostaje taki tatuaż. I na paznokciach również jest jeden do jednego kolor. Z paznokci również szybko schodzi ta barwa, ponieważ wystarczy delikatnie podrapać płytkę paznokcia, no i schodzi ten kolor. I słabe jeszcze jest to, że mamy kolor fioletowy, a jak lakier zejdzie, to mamy niebieski. No słabe, nie słabe, może to taki właśnie zabieg, zmienny kolor. No, ciekawe. Lecimy dalej. Następnie mamy błyszczyk. Okej. No, nieźle się powyginał. Dobra, no to otwieramy. I mamy z dzióbkiem błyszczyk. Nie czuję zapachu. Nie czuję zapachu błyszczyka. To jest słabo. To jest bardzo słabo, ponieważ każdy produkt do ust powinien mieć zapach, bo jest do ust. No dobra, testujemy.
Okej, okay, czyli mamy zwykły, przeźroczysty błyszczyk. A co do smaczku? Nie tyle, że on nie ma smaczku. On po prostu jest niedobry. Taka delikatna gorycz, wyczuwalna jest i olej. Słaby. I kolejną przetestujemy farbkę do włosów. Okej, okay, jest to w formie zamykanej szczotki. Dobra, otwieramy. Dobra, tutaj mamy folikę zabezpieczającą i tutaj jest gąbeczka. Okej, ona jest przyklejona. Dobra, to naprawdę jest wszystko robione na słowo honoru w tym zestawie. Wiecie, już mogliby całkowicie przykleić tą gąbeczkę, bo ktoś z pośpiechu mógłby ją po prostu wyciągnąć. Tak jak właśnie ja, no ale okej, dobra. Testujemy. Czekajcie, jeszcze szybko sprawdzę, co to jest. To jest zwykły cień, to jest zwykły cień. Dosłownie, tak, tak. Zwykły cień do powiek. Wcześniej, jak używałam takich rzeczy, to był to taki a la krem, a la taka pasta kolorowa. No tutaj mamy zwykły cień do powiek. Dobra, testujemy. Auć, auć, auć. Dobra, z drugiej strony się robi. No, lepiej to wygląda na obrazku. Takie coś to jest. Szczerze powiem wam, że nie wiem, po co jest ta gąbeczka tutaj, ale ona bardzo wyrywa i ciągnie włosy. Z dwóch stron powinna być farbka, że zamyka się i z obu stron jest malowany włos. A tak to trzeba tak naprawdę zrobić jedną stronę, później przekręcić i zrobić drugą stronę. Więc tak naprawdę już tą pierwszą stronę zdąży gąbeczka wytrzeć i jednocześnie pociągnąć i wyrwać włosy. Więc no, strasznie tandetny produkt. Jeszcze dodatkowo jest to proszek, jest to dosłownie no cień do powiek, a nie taka guma, nie jest to pasta farbowana. Rozumiecie, o co mi chodzi. Więc produkt nieadekwatny do zapowiedzi producenta. Spójrzcie, te pasemko versus te pasemko. Ja jestem blondynką, więc ja powinnam mieć jeszcze bardziej intensywny ten kolor. Więc ja nie wiem. Nie wiem, jak udało się stylistom zrobić tą farbką takie pasemko. No, coś tutaj jest mega naciągnięte. Nieźle pojechali graficy. Albo styliści innym produktem i tyle. No ale tu jest coś ewidentnie nieźle naciągnięte. I został nam jeszcze do przetestowania zestaw naklejek oraz tatuaże. Tatuaże zostawię do zestawu dla najaktywniejszego widza, a na naklejki mam pewien pomysł. Dobra, naklejki prezentują się następująco. Wykorzystam gwiazdki. I ostatnia gwiazdka. Skupiła się w moich rzęsach. Gitara. I tak oto prezentuje się mój makijaż w całości. Koniecznie napiszcie w komentarzu, czy podoba wam się. Myślę, że gwiazdki robią tutaj główną robotę, ponieważ nie oszukujmy się, jeżeli chodzi o kolory paletki, to nie są to kolory dla dzieci, ani dla nastolatek na pierwsze kosmetyki. No, ani to nie są codzienne kolory, ani festiwalowe kolory. Taka trochę powiedziałabym, że nuda. I zdecydowanie odbiegają od tego, co widzimy na obrazku. Takie kolory świetnie jakby były. No, ale nie takie, no proszę was. Tak właściwie to tu są moim zdaniem trzy kolory. Niebieski, pomarańczowy, zielony, ale okej. Okay. Róż, no to nie jest róż. No nie, dla mnie to paletka absolutnie nie warta swojej ceny, jak i cały zestaw, ponieważ no nie oszukujmy się, kosztuje to 130 zł i główny produkt, który jest najdroższy z tego wszystkiego, jest totalną klapą. Farbka do włosów nie jest farbką, jest to tylko i wyłącznie cień do powiek, który jest zresztą z jednej strony, a z drugiej mamy gąbeczkę, która wyrywa nam włosy. Błyszczyk niesmaczny, no ale okej, umówmy się, błyszczyków nie jemy. Natomiast no zwykły błyszczyk po prostu. Lakier, jak lakier, no coś innego. Po prostu daje niebieski, nie fioletowy kolor, ale to może był taki zamysł producenta. No i pilniczek, jak pilniczek, pędzelek, jak pędzelek, ale w świetnym designie. Naklejki, super. I tatuaże. No tatuaże nie testowałam, ale tatuaże jak tatuaże pewnie. Jeżeli chodzi o sam zestaw, uważam, że przerost formy nad treścią. Ponownie nie dałabym za ten zestaw 130 zł i nie polecam go. Jak widzieliście w poprzednich odcinkach Kids Makeup Challenge, to kosmetyki dla dzieci można kupić za 1/3
tego zestawu. Więc mamy tutaj zdecydowaną różnicę. Koniecznie również dajcie znać w komentarzu, czy może wy testowaliście ten zestaw lub chcieliście go kupić i pomogłam wam w wyborze. Z chęcią poczytam wasze opinie na ten temat. Tym samym bardzo dziękuję za dzisiejszy odcinek. Będzie mi bardzo miło, jeżeli polajkujecie, skomentujecie, dacie suba, udostępnijcie filmik znajomym, żeby hulał po internecie. To bardzo pomaga w rozwoju mojego kanału. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Piąteczka!